Tego się totalnie nie spodziewałem. Zobaczmy, jak wygląda to drugie zginięcie. Continue i tutaj, moi drodzy, day 5. W takim wypadku chyba zwiedzimy sobie tą jaskinię, którą odkryliśmy na ostatnim streamie, nie wiem czy pamiętacie. A napijemy się... O, patrzcie, tutaj taka wężowa głowa jest... O kurde. Nie chciałem, ej. Szybko, do morza. Szybko. O. Cholera. W ogóle tak dobiegłem do morza, to przestałem płonąć, no spoko. Dobra, to chyba zjemy sobie jaszczurę, co wy na to? A, w ogóle, moi drodzy, właściwie mówiłem o tym na innych materiałach. Na tym materiale z The Forest jeszcze tego nie wspominałem, a będzie to pewnie na YouTubie, więc warto chyba o tym wspomnieć. Od teraz na moich streamach oczywiście w miarę możliwości będzie się pojawiała moja żona jako gość w postaci asystentki prezesa, czyli będzie czytać pytania, czytać czat, trochę tam podpowiadać i tak dalej, a może co? Pilnować kota właśnie, żeby nie wskoczył na biurko, co teraz aktualnie robi. I będziemy jeszcze wspólnie grać niebawem. Mam nadzieję, że uda mi się żonę namówić, żebyśmy coś wspólnie pograli. I ty to chyba proponowałeś nawet, żeby jutro to zrobić, tak? To jest taka informacja oczywiście... O Jezu, nic nie widać. To jest taka informacja oczywiście dla ludzi na streamie, ponieważ mamy piątek i w sobotę może uda się coś wspólnie pograć razem z żoną. Ej, to ja nic nie słyszę, nie wiem jak wy. Zapalniczka. O matko. Nie chciałbym, żeby w środku jaskini mi gdzieś zgasła. Nie znalazłem jeszcze niestety latarki, ale chyba możemy coś na to poradzić. Chyba pamiętam, jak się budowało pochodnie. O proszę. I teraz mamy nieco jaśniej, nie? No nawet dużo jaśniej. Pytanie, co się stanie z naszą pochodnią w momencie, kiedy wejdziemy na tutaj tą linę. O, jest strasznie. Oh man. Tego się totalnie nie spodziewałem. A no tak, już sobie przypomniałem, słuchajcie, jak pierwszy raz się zginie, to my się pojawiamy w jaskini kanibali. I teraz w ten sposób to zrobili, słuchajcie. Że wisimy podwieszeni pod sufitem, musimy się tutaj odciąć. Wcześniej była pokazana animacja, jak ci kanibale nas wleką do tej jaskini. A, znaleźliśmy pasażera z miejsca 9C. Widzicie, tylko teraz zrobili to tak, że za każdym razem jak kogoś widzimy, o. Skąd on wie, że to jest z 9C? Czy mu Sara wypadła z kieszeni? Patrz Sylwia, jaki fajny trupaszek, widzisz to? A, widzisz na streamie, no zapomniałem. A... No a to jaki pasażer, no cwaniaczku? To jest część pasażera jakiego? Dziwny ten nasz koleś jest. Tu jest jeszcze jakiś pasażer, seat 9B. Mamy 9C i 9B. Okej, czy ja mogę... tym otworzyć? Mogę, słuchajcie. Aż mi się zgas. Wow, ale skarbiec w wodziczcu. Nice. Już, czekajcie, muszę sobie to miejsce oznaczyć, żebym wiedział, gdzie po wodę się schodzi. Tak jest, Sylwia, zaraz powiesz, że tu zajęty jestem. Muszę tu wodę oznaczyć na mapie. No tak, to jest taki troszeczkę... Underground Monopoly Shop. Chociaż nie wiem, czy po angielsku monopolowy to jest Monopoly, raczej wątpię. A tutaj właściciel zabalował i
Podwiesili go za nogi, chłopaczynę. No ładnie, ładnie, widzę tutaj niezłe scenariusze. A, to jest to miejsce. To jest to miejsce, ok. Zauważcie jeszcze jedną ciekawostkę. O, znaleźliśmy kolejnego pasażera. Który to jest? A tamten. 10B. Kolejna ciekawostka. Znaczniki w jaskiniach i znaczniki na powierzchni mogą mieć te same kolory, ponieważ zauważcie, że tutaj widzę znacznik żółty, ale tego znacznika... A, w ogóle zasypała się ta dziura. Tak wygląda, tylko jakby się zasypała. Ona tylko od góry tak wygląda, jak zasypana. Tak naprawdę można do niej zejść. I zauważcie, że te znaczniki... O! No, no, no! No, no, no! Okej, okay, nic się nie stało. O nie. Zauważcie, że tutaj ten znacznik w tej jaskini cały czas jest, a ten znacznik na górze, widzicie, nie ma go. Czyli gra traktuje ten poziom... O kurde, potknąłem się. Ten poziom jaskiniowy i ten poziom wyższy jako dwa nowe poziomy oddzielne, więc tak naprawdę możemy sobie tutaj dać znacznik żółty i na górze damy żółty i one nam się nie pokryją. Bardzo, bardzo fajnie. Ale tak właściwie w tej jaskini nie ma nic ciekawszego niż ta jedna rzecz, więc chyba nie ma za bardzo sensu tutaj do niej wracać. O, widzicie, kolejnego pasażera znalazłem. Tu jest jeszcze jeden. I coś mogę z niego znaleźć. O, ma tą rakietę do tenisa, ale z niego tej rakiety się nie zdobywa. Rakiety się zdobywało gdzie indziej, z tego co pamiętam. Chyba, że można jakoś z niego ją odzyskać, aczkolwiek szczerze wątpię. Znowu zdobyliśmy dwóch nowych pasażerów. A, bo tutaj są dwaj pasażerowie tak ze sobą zespoleni tymi rakietami. To nie jest zbyt fajny widok. O, patrzcie, są kanibale. Ty. Ja jestem na ich terytorium, także... Ja jestem na ich terytorium, więc oni mogą tutaj chętniej mnie atakować. Zobaczcie. On mnie od razu zaatakował. W ogóle się nawet nie zastanawiał nad tym, czy ma to zrobić, czy nie. Samo ta laska. Kurde, to trzeba się zwijać stąd. Aczkolwiek... Słuchajcie, czemu ja jej po prostu nie zabiję? No ja tak uciekam, bo mi tak... podpowiada... Ale się zakrwawiła, zobaczcie. Ząb jej wypadł. Ale trochę ją zlałem. Ten drugi chyba odpuścił, więc jest szansa... O kurde. Patrzcie, on... Dobra, zażyłem środki, żeby mi się życie przywracało. Ją się udało zabić. Natomiast został jeszcze ten jeden koleś. Mam na niego pomysł. Odpalimy go. Chodź tu, dziadu. Jak nie chcesz gadać, to ja sobie... Zobaczymy, jak są wytrzymali na ogień. Dźwięki są masakra. Na pewno są wytrzymalsi niż kiedyś, bo pamiętam, że te dwa lata temu, jak grałem, to ogień to była najlepsza broń na nich. Okej, na pewno wypuścił swoją maczugę, ale my już taką maczugę mamy na ekwipunku. No i zobaczcie, całkiem zacnie sobie z nim poradziliśmy. Fuel can? A po co nam jest fuel can? To może nam tutaj wymagać użycia benzyny. A, wiem co, wiem co.
to, co mi ostatnio pisaliście na poprzednim streamie, czyli podobno jest tutaj dodana piła spalinowa. Pytanie, jak łatwo lub jak ciężko jest ją znaleźć? Kurde, przyszli kolejni. Zobaczymy, jak daleko zabrnęliśmy. Zabrnęliśmy, to w cudzysłowie oczywiście. Zobaczymy, jak daleko nas gra... O, patrzcie, już szczura pobiegła. Jak daleko nas gra wywaliła z tej jaskini z żółtym znacznikiem. Może tam pobiegniemy, bo tam były namioty. Bo przypominam, że po wejściu do jaskini oczywiście spadłem na samo jej dno. I po prostu gdzieś się pojawiłem w jakiejś ich wiosce. Że to nie jest tak łatwo. Abym tylko nie wpadł do tego wielkiego krateru, to będzie gitara. I się nie nadział na jakieś zgraje kanibali, to też by było super. Co to było? A, to ty. Ten chudzina, wiecie? Ten taki chudy. O nie, kolejna wioska. Ja pierdzielę. Uciekam, 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 uciekam przed nim. Slalomem, słuchajcie, żeby w momencie, kiedy wyskoczy i mnie zaatakuje, to żeby mnie nie trafił w plecy. Takie dźwięki w ogóle wydaje, słuchajcie. Patrzcie, teraz już jest dwoje. Ten ma kija! O ty! Z kijaszkiem? Jednego podpaliłem, drugi się śmieje. Dobre, dobre. Kurde, gdzie ja jestem w ogóle? Zobaczcie, gdzie mnie... Nie wierzę, że po zginięciu aż tak daleko mnie te kanibale wywlokły. Chyba specjalnie tak zrobili. By nie pomyśleli, że tu nie wrócę. Ale nie, ja jestem sprytniejszy. O-o. Dobra, tu jest ten kra... Okej. Słyszycie? Cały czas za nami ktoś biegnie. Ja pierdzielę, ale się wpakowałem. Dobra, już nawet nie odpalam tej pochodni, bo się trochę dygam. Patrzcie, jesteśmy, słuchajcie. Cofnęliśmy się do tej jaskini, w której mi się spadło. Przekimajmy się do rana i zapiszmy sobie grę. Wiecie co? Może przy okazji sprawdzenia, co się stanie, to zginiemy sobie, bo i tak już będziemy kończyć tą grę. A myślę, że to jest dobra opcja do sprawdzenia. Dobra, ja proponuję spaść tak jak wcześniej spadliśmy. Chociaż może zejdziemy troszkę niżej i zobaczymy w ogóle, co to jest za jaskinia. Zjedziemy z shiftem. Wow, to jest chyba dno dna po prostu całej wyspy. Ja cały czas jadę na linię, nie wiem, czy wy to widzicie, bo jest ciemno, zauważcie. Ja cały czas zjeżdżam w dół. Po tej linii ja bym chyba się wdrapywał ze 100 lat. Niesamowite to, że ta jaskinia jest taka głęboka. Nie wiem, dlaczego ja ten znacznik teraz postawiłem, skoro mam zamiar się zabić teraz, tak? Zobaczmy, ile będziemy się wspinać. Pewnie z... kilka minut może. Bo wiesz, zjeżdżaliśmy naprawdę strasznie, strasznie długo. Bartosz jest na dnie. A na dnie to już jestem dawno. Tutaj Redcoin słusznie zauważyła, że mógłbym utonąć pod wodą, ale powiedzmy, że jak mamy ginąć, tak na potrzeby testów i sprawdzenia, jak to teraz wygląda po tych 2 latach niegrania w tą grę, na pewno wiemy, że zmienili tą animację i obraz tego. O, jesteśmy na górze. Zobaczcie, jaka to była strasznie długa ślanina. Zmienili wygląd tego powiedzmy pierwszego zginięcia, no bo tak naprawdę nie giniemy, tylko gdzieś tam tracimy przytomność. Zobaczmy, jak wygląda to drugie zginięcie. Jak do wody. Patrzcie, do wody wskoczyłem. No pięknie! Czyli to jest rozwiązanie na naszą długą linę, po której trzeba długo zjeżdżać. Można po prostu sobie zeskoczyć. Nie wierzę,
Nie wierzę, że tu jest, kurczę, ekstra. To słuchajcie, ja sobie tutaj grę zapiszę. Zobaczcie, tutaj nawet obozowisko sobie ktoś wybudował. Genialnie. Zapisujemy tutaj grę. No i kolejny stream będziemy mogli zacząć od eksploracji tej oto jaskini. Chociaż nie wiem, czy nie wolałbym się troszeczkę lepiej tutaj przygotować. Ale mamy trochę sody, mamy batoniki, trochę szamy jest. To jest coś, co chyba można podnieść. Jest. Co to jest? Jakieś maziaje. Nie, nie wiem, co to było. Nie było widać. Added to note section of press. Sprawdźmy. A, no tak, bo to zostało dodane do mojej... A, co to jest? Nie mam pojęcia, to jest jakiś totem. Jakiś obelisk. Jakiś... nie wiem, co to jest, nie mam pojęcia. Ale tu są jakieś szczegóły rozrysowane, jakieś wymiary może tego, nie wiem, co to jest. No ciekawe, ciekawe. Okej, moi drodzy, mam nadzieję, że to podejście do tej gry wam się podobało. My widzimy się w kolejnych odcinkach i na kolejnych streamach. Także, moi drodzy, wielkie dzięki. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do następnego. Jednego podpaliłem, drugi się śmieje. Dobre, dobre.